takich historii w ciągu 14 lat rozbratu jest wiele historii, które kształtują to miejsce od początku do końca. Są to koncerty, wydarzenia, wykłady, spotkania. Trudno mi teraz przytoczyć jakieś konkretne wydarzenie, gdyż jest ich naprawdę mnóstwo. Ważnym cyklem były 10 wykładów na 10-lecie rozbratu, to już 4 lata temu. 10 wykładów, każdy z nich były poświęcone innym odłamom, innym nurtom anarchizmu. Były wykłady o anarcho-syndykalizmie, anarcho-feminizmie, o zielonym anarchizmie. No, przychodziło na nie dużo osób i były nie tylko ważne dla miejsca, ale też dla grupy, która krystalizowała swoje poglądy, budowała się wokół nich. Rozbrat jest moim domem, rozbrat jest miejscem, w których spotykam moich przyjaciół, jak również przyjaciół, z którymi się bawię, jak też walczę. Jest miejscem, w którym krystalizują się nasze wszelkie pomysły, jest miejscem, w którym się uczymy żyć razem. Jest pasją. Rozbrat jest siedzibą dla kilku organizacji. Organizacja bardziej raczej grup, częściej nieformalnych niż formalnych. Jest to przede wszystkim Federacja Anarchistyczna Poznańska, która ma spotkania w każdy wtorek już blisko 8-10 lat. Regularnie, czyli nawet największe święta nie odpuszczamy sobie spotkań. Jest to też dla nas taka rewolucja życia codziennego, miejsce, gdzie możemy regularnie albo sobie doskakiwać do gardeł, kiedy mamy do siebie jakieś żale, a przede wszystkim, to zdarza się całe szczęście częściej, konstruktywnie planować nasze działania polityczne, społeczne. Ale rozbrat to też spotkania samby z sieci Rhythm of Resistance. To też co czwartkowa inicjatywa wspólnego gotowania i oglądania filmów, czyli nasze DKF-y. Rozbrat to też miejsce, gdzie jest rowerownia, gdzie grupa rowerowa organizująca masy krytyczne ma warsztat otwarty dla wszystkich również. Każdy może przyjść z rowerem i wspólnie naprawić swój rower. Rozbrat to też siedziba, czy miejsce dla warsztatu Świtodruku, który drukuje koszulki i również wspierające to miejsce. Co jeszcze? Przez jakiś czas rozbrat był również miejscem spotkań grupy anarchofeministycznej, która obecnie się rozlała i działa w innych różnych grupach. To przede wszystkim też Food Bombs, które gotuje w każdą niedzielę i rozdaje posiłek potrzebującym w każdą niedzielę o godzinie 17 pod Dworcem Zachodnim. Rozbrat to miejsce, w którym sprzedajemy i promujemy nasze wydawnictwa, czyli oficyna Bractwa Trojka, które nieustannie od też wielu lat wydaje broszury, pisma, gazety, a ostatnio coraz częściej książki, jak też Przegląd Anarchistyczny, czyli nasz magazyn, który co pół roku wydajemy od jakiegoś czasu. Inicjatywa pracownicza oczywiście, czyli nasz związek zawodowy, który powstał po to, żeby organizować się w miejscu pracy, czyli wychodzić z rozbratu na zewnątrz. I to jest bardzo ważne w rozbracie. Rozbrat nie jest przestrzenią, która się zamyka, tylko chcemy przez rozbrat oddziaływać na zewnątrz, wpływać na to, co, jak żyją ludzie na zewnątrz, inspirować do samoorganizacji, do oddolnego ruchu społecznego. Rozbrat jest tylko przyczółkiem, który jest też narzędziem, a nie celem. Rozbrat ma dużo sukcesów, ale ma też porażki wtedy, kiedy ludzie, którzy są aktywni tu wiele lat, odchodzą. To jest trudne dla każdego z nas. W czym tkwi sukces? Sukces tkwi w regularnych spotkaniach, to na pewno. To, że oto nawiązują się regularnie, że są dla nas właśnie świętem całej wspólnoty, która tutaj żyje i pracuje. Wymaga też nakładów pracy, tak? Często w sobotę wydamy za grabie młotki, śrubokręty i wspólnie pracujemy. I to też jest ważny moment, kiedy dbamy o przestrzeń, infrastrukturę tego miejsca. Ale oczywiście sekret tkwi w ludziach, którzy w to miejsce wierzą, których odnaleźli siebie w tym miejscu.
I miejsce żyje dzięki ludziom, którzy również mają dużo międzynarodowych kontaktów, także to też jest ważne dla nas, żeby utrzymać kontakt ze innymi skutami, centrami społecznymi i ruchami w ogóle społecznymi za granicą. A też przede wszystkim dlatego, że wychodzi spoza ulicę, poza Pułaskiego, czyli ulicę, w której leży, czy to wspierać mieszkańców, którzy protestują przeciwko F-16, czy robotników Tegielskiego, którzy od lat bardzo skutecznie prowadzą swoją walkę, czy osoby, które protestują przeciwko torze motorowym, który niedawno był taki protest w Poznaniu, mieszkańcy protestowali przeciwko hałasowi, który stamtąd się wydobył. Zawsze tam jesteśmy, staramy się tam być i dostajemy w związku z tym, z powrotem dużo wsparcia i to miejsce jest ważne na mapie Poznania. Tak nam się wydaje, ale też nie tylko nam, gdyż otrzymujemy wyraźne sygnały od ludzi z zewnątrz, że tak jest. Jak już powiedziałam, rozbrat jest dla nas środkiem, a nie celem. Jest środkiem do walki i nie wyobrażamy sobie, żeby oprzeć teraz całą naszą energię i całe nasze siły poszły w kampanię walczącą o rozbrat, gdyż nie możemy sobie na to pozwolić, żeby opuścić, zostawić, zawiesić inne działania, które się w tym miejscu toczą, czy zbieraniu funduszy na inne działania. Rozbrat jest też dobrym miejscem do tego. My po prostu nie poddajemy się tako i nie wyobrażamy sobie oddać tego miejsca z dnia na dzień. Dlatego zostaniemy tutaj, wierzymy w to, że zostaniemy tutaj i nie dopuszczamy, nie chcemy myśleć o tym, że tego miejsca nie będzie. Chociaż oczywiście nie wyobrażam sobie również, żeby taka wspólnota, tak prężnie funkcjonująca wspólnota, nie posiadała swojej siedziby w Poznaniu. Także jeśli odpukać kiedykolwiek rozbratu zabraknie, nie znaczy to, że środowisko się rozsypie, bo rozbrat też czy spaja, no, pozwala nam też razem żyć, też nie tylko razem działać, ale też poczuć to, że jesteśmy razem, że możemy jeść razem obiady, rozmawiać do późnych godzin wieczornych, planować, marzyć razem. Że jest ważnym punktem odniesienia, ale jest również mnóstwo innych punktów odniesienia, które są, których nie chcemy oddać. Dzięki Smithy? To będzie początek walki. Chciałabym, żeby nasza walka o rozbrat była przekazem, że trzeba tworzyć takie miejsca, żeby ludzie lokalnie tworzyli takie miejsca, że one są bardzo ważne, że wokół się potrafi się zbudować wspólnota ludzi, którzy... Chciałabym oczywiście, żeby część ludzi przyjechała tutaj, nam pomogła, ale dla mnie ważniejsza jest ten pozytywny przekaz, który mam nadzieję z tego wyniknie, że takie miejsca powinny funkcjonować, takie miejsca należy tworzyć, należy z nich wychodzić na zewnątrz. Róbmy to wszyscy, wszędzie. Yeah.